Cześć, siema, Jurek Owsiak, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie i dziękuję, że chcecie uczestniczyć w akcji, która jest skierowana do seniorów. Cieszymy się, że będziecie chcieli im pomóc. Nie macie pojęcia, jak oni to niezwykle odczuwają pozytywnie, jak czekają nieraz na jakikolwiek gest, taki miły, serdeczny gest, który powie im, że wiemy o Was, jeżeli możemy w czymś pomóc, nawet na chwilę, to jest to taki promyk słońca, to jest to taka wielka, ogromna radość. Często seniorzy są osamotnieni, muszą być zdani tylko na siebie samych. Często myśląc o życiu, myślą i z nostalgią za tymi czasami, które są już za nimi, ale także mają taki uraz do tej rzeczywistości dzisiejszej. Uważają, że skoro tak ciężko pracowali na siebie, na innych, budowali także ten kraj, to chcieliby, żeby obok nich było więcej tej radości. Sprawmy im tę radość, sprawmy tę radość tym, że będziecie razem z nim, że chociaż na chwilę wpadniecie, przybijecie piątkę, powiecie, tak, jesteśmy, może w czymś pomóc, może coś kupić, może posiedzieć przez chwilę, a może opowiedzieć, co u nas się działo. To jest ta rola często wnuczków, kiedy osoby podeszłym wieku są z rodzinami, ale często ci, którzy są samotni, nie mają tego. Dajcie im to. Bądźcie razem z nimi. Organizujcie się, żeby złowić sztab, żeby w tym sztabie brać udział, kiedy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra podczas finału. Po prostu bądźmy razem. Tak jak piszemy o tym i mówimy o tym bardzo głośno. Przez te 25 lat my jednoczymy wszystkich Polaków. Nie ma u nas podziałów, nie chcemy się dzielić. Chcemy ludziom powiedzieć, zróbmy to razem. To właśnie wtedy jest mnóstwo ogromnej, przepięknej radości, satysfakcji i takiego poczucia, że się coś zrobiło dla kogoś innego. Namawiam Was do tego, zróbcie to nie w pojedynkę, róbcie to w grupach, wtedy jest łatwiej, wtedy jest luźniej, wtedy jest więcej śmiechu, radości i wtedy jest coś bardzo szczerego, miłego i fantastycznego. Tego Wam życzę. Życzę Wam także wszystkiego najlepszego na co dzień, dużo słońca i pamiętajcie, że 15 stycznia po raz 25 będziemy grali w najpiękniejszej orkiestrze świata. Bądźcie razem z nami, bo także gramy dla seniorów i robimy to już od 4 lat. Będziemy robić to po raz 5. Fantastycznie to nam wychodzi. Nie miejcie focha, pamiętajcie o tym. Nie miejcie focha, nie użalajcie się nad sobą, nie kombinujcie nad tym, że ktoś jest lepszy, a ktoś jest gorszy. Wszyscy jesteśmy tacy sami, a zwłaszcza jeżeli jest choroba, choroba nie wybiera, czy ktoś jest bardzo bogaty, czy ktoś jest bardzo biedny. Wszyscy przed chorobą jesteśmy na równi. Wszyscy musimy się borykać wtedy sami także z sobą, z tym, co nas otacza. A więc róbmy to wspólnie. Wspierajmy się nawzajem, bądźmy razem. Mówi do Was Jurek Owsiak. Serdecznie Was pozdrawiam, ściskam Was i bawcie się dobrze przy tym jak najlepiej, bo to także buduje ten szczery, wspaniały uśmiech. Cześć, siema! Cześć, siema i pozdrawiam szkolne kluby wolontariatu z województwa śląskiego i powodzenia w Polichromie. Cześć, siema. No i pięknie.